jest kilka osób, które uprzykrzają mi życie. Czołowe miejsce zajmuje producent mojego programu. Wiecie, co wymyślił? To, że mam oprzyć w tym samochodzie kierownicę, a ja nie umiem szyć. Jedną rzeczą mnie przekonał. Zadał mi pytanie. Grzesiek, czy ty myślisz, że ludzie, którzy oglądają twój program, potrafią wykonać wszystkie naprawy, które pokazujesz? No pewnie nie. Dlatego ja zrobię dzisiaj coś, czego nie robiłem nigdy, czyli spróbuję razem z wami oprzyć tą kierownicę. Żeby zabrać się za kierownicę, muszę ją odkręcić. Żeby ją odkręcić, muszę zdemontować poduszkę. Dlatego najpierw pamiętajcie zawsze akumulator. Śruby mogą być ukryte w zaskakujących zakamarkach. Przed przystąpieniem do tej roboty porządnie przeszukajcie internet. Szkoda byłoby urwać jakiś zaczep. Następnie odkręcicie kluczem nasadowym nakrętkę mocującą kierownicę. Pamiętajcie o znaczniku. Trzeba zaznaczyć położenie wieloklinu, by po naprawie kierownica podczas jazdy nie była przekrzywiona. Kierownicę rozbieram do zera. Uwaga, będę zdzierał starą skórę. Ciąć skóry nie trzeba. Na rynku dostępne są gotowe wykroje. Zestaw, który kupiłem, jest na gołą kierownicę, dlatego będę musiał się pozbyć, tak jak wam wcześniej mówiłem, starej skóry. Do tego żadny specjalistyczny sprzęt nie jest potrzebny. Wystarczy nożyk techniczny. Zobaczcie, do wieńca skóra nie jest przyklejona, a końcówki są zabezpieczone klejem. No i zrobię dokładnie tak samo. Zwykle tak zniszczone kierownice świadczą o dużym przebiegu auta. Czasem jednak poszycie uszkodzone jest z innego powodu. Przez różnego rodzaju blokady kierownicy, a nawet biżuterię noszoną przez kierowcę. Widzicie to nacięcie? W tym miejscu ma schować się łączenie skóry. Jeżeli wasza kierownica była obszyta z jednego kawałka skóry i nie było łączeń, a chcielibyście mieć takie łączenia, to niestety takie nacięcia musicie sobie zrobić. W przeciwnym razie będą zgrubienia, no i to nie będzie najlepiej wyglądało. Teraz przymierzę nowy pokrowiec. Pokrowiec trzeba naciągnąć tak, by leżał idealnie po środku i by łączenia trafiały dokładnie w swoje rowki. Teraz możecie rozpocząć klejenie. Mała tubka popularnego kleju do skóry i gumy kosztuje 5 zł. Najpierw klejem do skóry smaruję krawędzie kierownicy, no i oczywiście nowego poszycia. Obydwie strony muszą być nasmarowane, czekamy do wyschnięcia i powinny się od razu skleić. Technika podobna do klejenia butów czy też łatania dętki. Średnia cena za oprzycie kierownicy 250 zł. Ten zestaw niecałą stówę. Jeżeli to wyjdzie, to spora oszczędność. Po kilku minutach rozpocznijcie łączenie materiałów. Najpierw w miejscach mocowania koła kierownicy z ramionami. Nie naciągajcie skóry na siłę. W dobrze wykonanym wykroju wszystko powinno równo do siebie pasować. Teraz końce skóry przyklejam i zabezpieczam je szpilkami. Ułatwi mi to później zszywanie. Największym wrogiem tej roboty jest pośpiech. Od wstępnego podklejania skóry w dużej mierze zależy efekt końcowy. Nie wolno się spieszyć, bo wyjdzie krzywo. Fajnie zamontowana kierownica. Powiem wam, że sam na to nie wpadłem. Przygotowałem się do programu, obejrzałem kilka filmów. No i tak robią zawodowcy. To jeżeli tak robią, no to chyba tak jest lepiej. Nie musicie sobie zaprzątać głowy wyborem właściwej igły i nici. Producent pokrowca dołączył odpowiedni zestaw. Zwróćcie uwagę na to, że nowy pokrowiec wzdłuż krawędzi przeszyty jest nicią. Zszywając go, nie dziurawimy skóry. Zahaczamy nić
za nić. I zszywamy pojedynczą nicią, tak żeby to dobrze wyglądało. Dzięki temu szwy wychodzą bardzo równe, nawet osobie, która, tak jak Grzesiek, robi to pierwszy raz w życiu. Wychodzi na to, że umiem szyć. Jeszcze brakuje tylko tego, żeby zobaczyła to moja żona. I wiecie, co będę miał? Wiecie, nie? Dodatkowy obowiązek w domu. To długotrwały proces. Oprzycie całej kierownicy trwa 1,5 godziny. Kierownica oprzyta. Zanim ją złożę i zamontuję do samochodu, nagrzeję skórę opalarką. Skóra się wtedy skurczy i idealnie dopasuje do kształtu kierownicy. Nie możecie przekroczyć 70 stopni, dlatego że uszkodzicie skórę. Montując kierownicę, pamiętajcie o znaczniku i o tym, by podpiąć kostki poduszki powietrznej. Gotowe. Jestem bardzo zadowolony. Jest kilka detali, do których można byłoby się przyczepić. Na przykład można byłoby lepiej dopracować szew, ale jak na pierwszy raz, naprawdę wstydu nie ma i wy sobie z tym na pewno nie gorzej poradzicie. Zresztą, co ja wam będę mówił, oceńcie sami, jak to wygląda. Kierownica wygląda jak nowa. Cała operacja zajęła 4 godziny i kosztowała 95 zł. Jeśli samodzielnie chwycicie za igłę, zaoszczędzicie ponad 1,5 stówy. Stopień trudności oprzywania kierownicy oceniamy na 3 gwiazdki.